The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1981. Rok, w którym Sandra Day O'Connor została pierwszą kobietą w składzie amerykańskiego Sądu Najwyższego. Rok, w którym ukazał się raport, w którym opisano pierwsze przypadki AIDS. Rok, w którym republikański polityk Ronald Reagan został 40. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W 1981 roku powstała stacja MTV. Telewizja ABC wyemitowała pierwszy odcinek serialu Dynastia. W kinach pojawiły się Martwe Zło oraz Listonosz Zawsze Dzwoni Dwa Razy z Jessica Lange i Jackiem Nicholsonem. A w każdej stacji radiowej można było usłyszeć piosenkę I Love Rock and Roll. W 1981 roku, a konkretnie 10 czerwca 1981 roku, okładkę kalifornijskiego dziennika Los Angeles Times zdobiła twarz Ronalda Reagana, który właśnie dyskutował z demokratami w sprawie obniżki podatków. Do dokładnie tego samego numeru, dokładnie tej samej gazety, tyle że na pierwszą stronę sekcji lokalnej, trafił krótki tekst autorstwa redaktora Jasona Deatona. Tekst na temat pewnej pozornie prostej hollywoodzkiej sprawy kryminalnej, która co ciekawe pozostanie tajemnicą przez kolejnych 40 lat. A w środku czytamy tak. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych z Los Angeles, Erwin M. Ryder, pseudonim Tip, lat 60, i jego żona Jennifer, lat 39, zmarli w wyniku strzelaniny podczas włamania do ich mieszkania, kiedy wchodzili do holu apartamentowca w pobliżu granicy Beverly Hills. W środowe popołudnie detektywi z Wydziału Wilshire powiedzieli, że Ryder zmarł w szpitalu Cedar Sinai Medical Center 2,5 godziny po zdarzeniu w wyniku ran postrzałowych, a jego żona zmarła na miejscu. Śledczy wyjawili, że torebka kobiety i inne przedmioty osobiste zostały znalezione w miejscu zdarzenia. Jeden z detektywów zasugerował, że atak mógł być zasadzką. Policja nie ma żadnych śladów dotyczących napastnika lub napastników. To tyle. Żadnych szczegółów, żadnych wypowiedzi świadków, żadnych konkretnych, bezpośrednich wypowiedzi śledczych, a co najważniejsze, żadnego follow-upu do tej informacji w późniejszych wydaniach gazety. Sprawa na pierwszy rzut dziennikarskiego oka zdawała się chyba tak oczywista, że nie warto było już do niej wracać. To było ciekawe, zważywszy na to, kim byli zmarli. Tipa Rydera znał każdy, a przynajmniej znał go każdy policjant w okolicy. I chyba każdy, kto działał w przemyśle Hollywood. Tip był pewnego rodzaju lokalnym celebrytą. Kilkanaście lat wcześniej pracował jako policjant w Los Angeles County Sheriff's Department. Potem poszedł do szkoły prawniczej i został adwokatem. Ale nie jakimś tam byle jakim adwokatem. On był adwokatem gwiazd. Chociaż na koncie miał takich klientów jak chociażby Stanley Kubrick, to jego specjalnością były hollywoodzkie rozwody, z czego najbardziej upodobał sobie reprezentowanie kobiet. Plotkowano, że czasem zdarzało mu się też z tymi kobietami sypiać, ale najwyraźniej nie było to nic na tyle poważnego, by miał z tej okazji trafić na pierwszą stronę jakiegoś pismaka. W każdym razie Tip był dość dobrze znany w okolicy. Wysoki facet, mierzący 190 cm wzrostu, bardzo głośny, trochę straszny, zawsze przyciągał uwagę gdziekolwiek tylko się pojawiał. No, nie dało się go nie zauważyć. Co więcej, niejednemu niewiernemu gagatkowi z Hollywood miał zaszczyt zakończyć karierę, a przynajmniej zrujnować go finansowo. Nie miał zbyt wielu przyjaciół, a lista jego wrogów z pewnością była długa. Tylko czy komuś mógł zaleźć za skórę tak bardzo, że ten zdecydowałby się go sprzątnąć? Według wersji przedstawionej przez dziennikarza z LA Times, nie. Wersja o nieudanym włamaniu będzie więc krążyć jako ta oficjalna przez kolejnych 40 lat. Tylko że w tym czasie byli tacy, którzy w to nie do końca wierzyli, bo prawdziwa historia tego, jak Tip zmarł, nigdy pewnie nie wyszłaby na jaw,
gdyby nie rodzina jego równie zmarłej żony Jennifer. Przez dziesięciolecia krążyły wśród nich różne szalone teorie, co się stało z ich kuzynką. Niektórzy podejrzewali, że w sprawę była zamieszana mafia. W końcu wiecie, to było Los Angeles i to były lata 80. Gangsterzy nadal żyli tam sobie jak pączki w maśle. Mogli być więc jakoś powiązani, zwłaszcza z osobą, która po pierwsze miała coś wspólnego z przemysłem filmowym Hollywood, a po drugie ze światem prawniczym. Być może ta teoria wciąż byłaby tylko teorią, gdyby w tej rodzinie nie znalazła się jedna osoba, która postanowiła to zbadać. Buddy Morehouse właściwie dorastał, słuchając opowieści swojej matki, która wspominała czasem swoją daleką kuzynkę, która wyjechała do Hollywood. Zawsze im coś w tej sprawie śmierdziało. I tak się ciekawie złożyło, że Buddy zdecydował się na karierę dziennikarską. W 2018 roku pracował w The Living Post w Michigan i postanowił wykorzystać swoje kontakty i umiejętności. Zaczął grzebać w archiwach gazet, ale szybko się okazało, że właściwie artykuł z Los Angeles Times, który dzisiaj cytowałam, był najobszerniejszym przedstawieniem sprawy, jakie kiedykolwiek powstało. Kilka gazet przedrukowało potem informacje podane w LA Times, ale nigdzie nie było niczego więcej. W końcu Buddy'emu udało się znaleźć kontakt do kogoś z policji z Los Angeles Police Department. I tak od słowa do słowa komuś tam udało się odkurzyć stare, niezdigitalizowane akta sprawy. Okazało się, że w aktach widnieją nazwiska dwóch detektywów prowadzących sprawę śmierci jego kuzynki Jennifer i jej męża Tipa. Jeden z tych detektywów nadal żył. Nazywał się Mike Tice i w 2018 roku był już emerytowanym detektywem Wydziału Zabójstw. Oczywiście Buddy Morehouse natychmiast zdzwonił się z Tice'em, ale to, co ten mu powiedział, dosłownie wryło go w fotel. Morderstwo Tipa Ridera i jego żony Jennifer właściwie zostało rozwiązane w 1981 roku, kilka tygodni po całym zdarzeniu. Po prostu żadne media nigdy nie zainteresowały się tą sprawą. Buddy Morehouse poleciał więc do Los Angeles i spotkał się z detektywem Tice'em, który pokazał mu miejsce zbrodni i opowiedział wszystko, co wiedział na temat śmierci kuzynki jego matki. Tice potwierdził, że rzeczywiście początkowo detektywi myśleli, że to był klasyczny napad, ale niecały miesiąc później sprawę zamknęli, kwalifikując ją jako morderstwo. Mike Tice był bardzo pewien tego werdyktu. Nie był też pierwszym lepszym policjantem z łapanki, któremu można byłoby nie zaufać. W 1981 roku, czyli w czasie, kiedy całe dochodzenie miało miejsce, Tice miał już na koncie rozwiązanie kilku głośnych spraw kryminalnych z Los Angeles. Rok wcześniej prowadził sprawę morderstwa Julie Cross, agentki Secret Service, która została zastrzelona na lotnisku w Los Angeles. W latach 70. i 80. wszyscy detektywi zabójstw, w tym Tice i jego ówczesny partner Jerry Rogers, byli jednymi z najbardziej zapracowanych osób w kraju. W samym tylko 1980 w Los Angeles były 1082 morderstwa, a rok później 898. Jedną z tych spraw była sprawa Tipa i Jennifer. Okazało się, że nic dziwnego, że ten artykuł z Los Angeles Timesa zawierał najwięcej faktów na temat okoliczności śmierci małżeństwa. Otóż jego autor był jedynym dziennikarzem, który pojawił się na miejscu zbrodni. Ale dziennikarz nie zweryfikował też takiej malutkiej, drobniutkiej informacji na temat zmarłej żony Tipa. A być może, gdyby sprawdził jej nazwisko panieńskie, sprawa wydałaby mu się trochę ciekawsza, przynajmniej warta zachodu, żeby odezwać się do detektywów. Otóż żona Tipa, czyli kuzynka Buddy'ego Morehouse'a, nazywała się Jennifer Maxwell. Nie trzeba było być wielkim fanem kina, żeby rozpoznać w tamtym czasie to nazwisko i tę twarz. Jenny kilkanaście lat wcześniej robiła karierę w Hollywood. Pojawiła się w filmach u boku takich legend jak Jimmy Stewart czy Elvis Presley. Kim więc była Jenny Maxwell i co, a raczej kto tak naprawdę zakończył jej życie w wieku 39 lat? Biografia Jenny Maxwell rozpoczyna się nietypowo jak dla tego podcastu, bo w Norwegii, bo właśnie z północy Europy pochodzili jej rodzice, czyli Johnny Maxwell, pozwólcie, że nie będę kaleczyć oryginalnego imienia norweskiego tego pana, oraz Annie z domu Blevik. Johnny miał 20 lat, kiedy wylądował na Ellis Island, a potem zamieszkał w Nowym Jorku.
To była taka typowa emigracja zarobkowa. W Ameryce szukał lepszego życia, podobnie jak tysiące innych Norwegów w okresie międzywojennym. Annie razem z rodzeństwem przypłynęła do Stanów w 1939 roku, czyli chwilę po wybuchu wojny. Poznali się już w Ameryce i połączyło ich, jak nie trudno się domyśleć, wspólne pochodzenie. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Jedyny owoc tej miłości przyszedł na świat na Brooklynie 3 września 1941 roku. Jenny Maxwell, od urodzenia naturalna blondynka, była dzieckiem, którego wszędzie było pełno. Jej ojciec pracował na budowie pierwszych drapaczy chmur na nowojorskim Manhattanie. Tymczasem matka była w domu i opiekowała się córką. Maxwellowie nawet nie ukrywali tego, że rozpieszczają swoją jedynaczkę. Jenny była takim oczkiem w głowie ojca, taką księżniczką, która mimo, że nie byli szczególnie majętni, to zawsze miała to, czego chciała. Nikogo więc nie zdziwiło, że kiedy pewnego dnia zobaczyła w kinie komedię rzymskie Wakacje z Audrey Hepburn i stwierdziła, że ona chce zostać gwiazdą filmową, to jej rodzice obiecali, że zrobią wszystko, by pomóc jej to marzenie spełnić. Tydzień później 12-letnia wtedy Jenny została zapisana do szkoły aktorskiej na Brooklynie. Okazało się, że nauczyciele zauważyli u niej prawdziwy talent. Szybko zaczęła otrzymywać pierwsze płatne zlecenia jako dziecięca modelka. Kilka lat później już jako 16-latka wspólnie z grupą teatralną wystąpiła na deskach Broadwayu. Tam wypatrzył ją pewien reżyser filmowy. No dobra, nie pewien reżyser filmowy, tylko sam Vincente Minnelli. Wówczas były już mąż Judy Garland, ojciec Lizy Minnelli, twórca m.in. komedii Amerykanin w Paryżu. Rozmowa była krótka. Kręcił właśnie film z Frankiem Sinatrą Długi dzień w Parkman i szukał młodej dziewczyny do jednej z ról. Jeśli Jenny jest chętna, to może przyjechać do Hollywood na testy. Oczywiście była chętna. Rodzice nieco mniej, zwłaszcza ojciec, ale czego się nie robiło dla jego jedynej jedynaczki. I tak Jenny, która nigdy nie była w życiu dalej niż stan Illinois, poleciała z matką do Los Angeles prosto na przesłuchanie z samym Frankiem Sinatrą do biura studia Metro-Goldwyn-Mayer. Roli nie dostała, ale dostała za to sporo komplementów i agentkę. Prawdziwą hollywoodzką agentkę Lillian Small. To była jedna z niewielu kobiet wśród agentów w Hollywood i od razu zapowiedziała matce Jenny, że w tym brudnym mieście taka młoda dziewczyna nie poradzi sobie bez agentki. Zatrudnienie Lillian to była dobra decyzja, bo ta załatwiła jej kilka kolejnych castingów i dziewczyna dostała szybko pierwsze role. Nie był to co prawda kaliber Minnelli, ale seriale telewizyjne, w tym sitcom Father Knows Best. Brała nawet udział w castingu do tytułowej Lolity w reżyserii Stanleya Kubricka, ale nie otrzymała tej roli. Wiem, że ta historia do tej pory nie brzmi zbyt oryginalnie, ale było coś w biografii Jenny Maxwell, co wyróżniało ją z tłumu podobnych do niej dziewczyn, które chciały robić karierę w Hollywood. Lillian w pierwszych notatkach prasowych i w pierwszych negocjacjach z ludźmi od castingów zawsze powtarzała tę samą śpiewkę. Po pierwsze, że chłodna uroda Jenny to zasługa faktu, że jest rodowitą Norweżką, mimo że dziewczyna mówiła po angielsku z nowojorskim akcentem. A po drugie, że Jenny jest kuzynką Marilyn Monroe. Tyle, że chociaż brzmiało to imponująco, to nie do końca to była prawda. Matką Marilyn Monroe była Gladys Pearl Baker, ale nie do końca wiadomo, kto jest jej ojcem. Kiedy Marilyn się urodziła w 1926 roku, jej matka napisała na certyfikacie urodzenia, że ojcem dziewczyny jest niejaki Martin Mortensen, który był mężem Gladys w 1924 roku, czyli 2 lata wcześniej. Ale większość dzisiejszych biografów Marilyn przyjmuje, że Mortensen nie był jej prawdziwym ojcem. Często uważa się, że był nim niejaki Charles Stanley Gifford, żonaty mężczyzna, z którym Gladys miała romans. Tyle, że kiedy w latach 40. Marilyn zaczynała karierę, mówiono, że tym ojcem był Mortensen. Tymczasem ten Mortensen miał korzenie w norweskim mieście Haugensung, tym samym mieście, z którego pochodziła matka Jenny, czyli Annie Bleivik. W tym norweskim mieście z dumą mówiono o Marilyn jako swojej, mimo że ta nawet nigdy tam nie była. Mnóstwo osób z tej miejscowości zaczęło przypisywać sobie rodzinne relacje z rodziną Mortensenów. Jedną z takich rodzin była właśnie rodzina Bleivików. I nawet jeśli jakieś pokrewieństwo między Jenny a Marilyn Monroe istniało, bo to jest raczej niewielkie miasteczko, to musiało to być pokrewieństwo bardzo dalekie. Raczej nie takie, które sprawiałoby, że można byłoby o Jenny mówić jako kuzynce Marilyn. Jako element PR-u ta historia o Marilyn brzmiała świetnie. Wieść o tym, że w Hollywood jest jakaś młodziutka norweska kuzynka Monroe, szybko się rozniosła.
Jenny zaczęła więc dostawać coraz więcej castingów i w końcu jej rodzina zadecydowała, że oni zostają w Nowym Jorku, a ona w Los Angeles. Ojciec kazał jej obiecać tylko jedno, żeby trzymała się z dala od chłopców. Obiecała. Ale jakiś czas później na planie jednego z seriali spotkała przystojnego asystenta reżysera Paula Rappa. To był syn hollywoodzkiej szychy Philippa Rappa, który był wtedy wziętym scenarzystą komediowym. 20-kilkuletni Paul podążał śladami ojca i chociaż nie miał talentu do pisania, to wiedział, że chce pozostać w branży. Też myślę, że pozycja ojca mu w tym mogły pomóc. Był takim, wiecie, typowym chłopakiem z bogatego domu. Jego rodzice mieszkali w rezydencji w Beverly Hills, a jego brat rozkręcał karierę scenarzysty, tak samo jak jego ojciec. I jak to pewny siebie chłopak z dobrego domu, to zawrócił Jenny w głowie. Kiedy więc w 1958 roku uklęknął i się jej oświadczył, nie mogła powiedzieć nie. W sierpniu następnego roku Jenny i Paul wyrwali się cichaczem z planu filmowego, pojechali do Arizony i wzięli potajemny ślub. Ojciec dziewczyny nie był do końca zadowolony, ale no nie miał nic do gadania. Jeszcze gorzej zareagowała jej agentka, bo ślub w tym wieku, rozwijając karierę w Hollywood, był problemem. Tak się przyjęło, że granie ról nastolatek przez kobiety zamężne nie było w tamtych czasach szczególnie mile widziane, a do ról młodych kobiet Jenny była zbyt młoda, przynajmniej miała bardzo młodą twarz. Wspólnie zdecydowali więc, że fakt ślubu trzeba będzie po prostu ukrywać. Jeszcze w tym samym roku Jenny została pierwszą filmową rolę zbuntowanej nastolatki w filmie Blue Denim, ale znów pojawił się problem. No nie zgadniecie, ciąża. Brian Gregory Rapp przyszedł na świat w roku 1960. Jedyne, o czym myślała wtedy Jenny, to było, żeby jak najszybciej wrócić na plan. Presja była spora, bo pierwsze słowa, jakie Lillian miała jej powiedzieć po porodzie, brzmiały: musisz zrzucić ten brzuszek, musisz znowu wyglądać jak seksowna kuzynka Marilyn Monroe. Chyba się udało, bo Jenny dostała rolę w The Twilight Zone, a zaraz potem została ogłoszona Deb Star. Co roku taka gildia hollywoodzkich makijażystów i fryzjerów wybierała 10 młodych kobiet, które miały największą szansę na to, by osiągnąć sławę w telewizji i w filmach. To był wielki zaszczyt się tam znaleźć, bo na tej samej liście wcześniej były takie gwiazdy jak Kim Nowak czy Natalie Wood. Kiedy się okazało, że jedną z ogłoszonych debiutantek jest kuzynka Marilyn Monroe, która w dodatku jest jeszcze synową scenarzysty Philippa Rappa, no to cóż, mówili o niej wszyscy. Nikogo więc nie zdziwiło, że kiedy trwały przygotowania do filmu Błękitne Hawaje i szukano głównej roli kobiecej, zaproszono 19-letnią wtedy Jenny Maxwell. Ale nie to było najlepsze. Nie było nawet najlepsze to, że czekał ją wyjazd na 2 miesiące na Hawaje. Najlepsze było to, że główną rolę męską w filmie grał Elvis Presley, który w tamtym czasie był w swoim absolutnym piku popularności. Kariera Jenny nabrała rozpędu. Tymczasem małżeństwo wręcz przeciwnie, bo w czasie, kiedy aktorka spędzała całe dnie na planie, to Paul spędzał prawie cały swój czas na zmienianiu pieluch i karmieniu dziecka. No i średnio podobał mu się ten podział obowiązków. I nie chodziło tu o to, że on robi przy dziecku więcej, a o to, że właściwie Jenny nie robiła przy dziecku nic. Kiedy mu powiedziała, że na 2 miesiące leci na Hawaje z Elvisem Presleyem, w czasie kiedy jego kariera filmowa stoi w miejscu, to, no co tu dużo mówić, się wkurzył. Zdecydował się więc wziąć dziecko i polecieć razem z nią. Nie pomogło to uratować małżeństwa. Po powrocie Jenny powiedziała mu wprost, że żałuje, że za niego wyszła. Twierdziła, że Paul jest zazdrosny o jej karierę, że była głupim dzieckiem, kiedy brali ślub. Ostatecznie, dokładnie w momencie, kiedy jej kariera była na szczycie, to para przestała ze sobą rozmawiać. Nie rozwiedli się jeszcze, ale było jasne, że małżeństwem byli już tylko na papierze. Jenny zaczęła zdradzać męża. Coraz bardziej pochłaniał ją też ten lifestyle hollywoodzki. A przez lifestyle hollywoodzki mam na myśli imprezy zakrepiane alkoholem i no nie tylko alkoholem. Niestety to imprezowanie szybko jej się wymknęło spod kontroli. Kiedy jej agentka Lillian zmarła, to problem z używkami się tylko pogłębił. Jenny imprezowała coraz więcej też zdradzała. I nawet przez chwilę wydawało się, że wszystko w tej dziwnej układance jest na swoim miejscu. Do czasu. Bo pewnego razu Paul wrócił w nocy z planu do domu i zobaczył, że Jenny zostawiła ich syna samego w domu, a sama poszła pić.
czara goryczy się przelała i Paul wniósł pozew o rozwód. Szansa na to, że to ona otrzyma opiekę nad dzieckiem, była duża, bo to było raczej standardem, że po prostu dziecko po rozwodzie trafiało do matki. No i tak też się stało. Sąd tę opiekę nad ich synem przekazał właśnie Jenny. Jenny się to oczywiście podobało, bo dostała co chciała, czyli rozwścieczyła Paula. Tyle, że szybko okazało się, że dzieckiem no, trzeba się zajmować, a ona, no, ona wolała imprezować. Akurat w tamtym czasie zaprzyjaźniła się blisko z Sharon Tate i często na salonach pojawiała się właśnie w towarzystwie Sharon i jej męża Romana Polańskiego. Taka ciekawostka. Ale być może dalej te opiekunki wychowywałyby to jej dziecko, gdyby nie pewna sytuacja. Otóż pewnego dnia rodzice Jenny postanowili zrobić córce niespodziankę i przylecieli do niej w odwiedziny z Nowego Jorku. No i tak zaczęli rozmawiać z tym swoim kilkuletnim wnukiem. Tak oto usłyszeli historię o tym, że mamusia rzadko śpi w domu, a jeśli już śpi, to z różnymi wujkami, których mały Brian niekoniecznie lubi. Usłyszeli historię o wujku Tomim, który chodził po kuchni na golasa. Usłyszeli też o specjalnym soku, który mama podaje czasem Brianowi, żeby ten lepiej spał. Specjalny sok był oczywiście butelką wódki trzymaną pod łóżkiem tuż obok pudełka, tu zacytuję, ze specjalną sałatą. Rodzice Jenny zdecydowali się zeznawać przeciwko córce w walce o odebranie jej praw rodzicielskich przez Paula. Tym razem sąd był po jego stronie, bo Paul wydawał się naprawdę idealnym ojcem. To on wychowywał ich syna przez pierwsze lata i w dodatku niedawno rozpoczął studia pedagogiczne. Sąd przyznał jemu opiekę nad dzieckiem, a Jenny mogła widywać go kilka razy w tygodniu. Jenny w tamtym momencie przestała rozmawiać z rodzicami i to był też ten moment, w którym zaczęła rozpadać się jej kariera w Hollywood. W drugiej połowie 1964 roku Jenny Maxwell nie miała żadnych ról i coraz więcej piła. W końcu agent oficjalnie zdecydował się odejść. W drugiej połowie lat 60. Jenny Maxwell była bezrobotna, bez agenta, bez męża, bez syna, niemal całkiem spłukana, odseparowana od rodziców i jakiejkolwiek rodziny. I w dokładnie tym momencie życia poznała o 20 lat od siebie starszego Tipa Ridera. To był rok 67, a Tip zasłynął już jako jeden z najbardziej znanych prawników od rozwodów w całym Los Angeles. Ale historia tego mężczyzny jest równie ciekawa, a może nawet ciekawsza niż historia Jenny. Tip, a właściwie Erwin Martin Ryder Tip, urodził się 11 sierpnia 1921 roku w Clinton w stanie Iowa. To był taki typowy chłopak z amerykańskiej wsi, to znaczy wychowywał się łowiąc ryby, polując i strzelając z broni. Na początku lat 40. wstąpił do armii i służył podczas II wojny światowej. W tym samym też roku po raz pierwszy się ożenił. Ogólnie Tip był dobry w znajdowaniu sobie żon, ale kiepski w utrzymywaniu tych małżeństw. Łącznie przed Jenny miał 3 żony i 5 dzieci z tych małżeństw, ale nie utrzymywał kontaktu z żadnym z nich. Po odejściu z armii zdecydował się zamieszkać w Kalifornii, gdzie dostał pracę jako policjant w departamencie szeryfa w Los Angeles. Był wielkim, głośnym facetem, bez specjalnych skrupułów. To sprawiało, że sprawdzał się jako policjant. Ale Tip wiedział, że nie chce być gliną na zawsze. Jego głównym celem było być bogatym, stąd też na miejsce zamieszkania wybrał właśnie Los Angeles, no bo miasto słynęło z tego, że sporo ludzi tam miało pieniądze. Oczywiście nie chciał iść do przemysłu filmowego, ale wiedział, że dobre pieniądze są w jeszcze jednej branży. W branży prawniczej. W końcu, gdzie ludzie biorą tyle rozwodów, co właśnie w Hollywood? No i tak po 6 latach biegania za przestępcami poszedł do szkoły prawniczej. W wieku 44 lat rozpoczynał karierę jako adwokat. Pierwszą pracę dostał u Louisa C. Blaua w biurze przy Beverly Hills. To absolutnie nie był wybór przypadkowy. Blau słynął z tego, że prowadził sprawy niemal wyłącznie dla celebrytów. Jedną z tych najsłynniejszych, która toczyła się zaledwie kilka lat wcześniej, była sprawa, którą już omawiałam w tym podcaście. Reprezentował bowiem aktorkę Lana Turner i jej córkę w sprawie morderstwa kochanka aktorki gangstera Johnny'ego Stompanato. Blau był w tamtym czasie w każdej gazecie i telewizji, a jego twarz pojawiała się dosłownie wszędzie. Kiedy córka Lany, tu taki mały spoiler, została uniewinniona, to drzwi do kariery Blaua się otworzyły na rozcież, a ten zaczął dostawać niemal same sprawy celebrytów.
Tip, pracując u tego prawnika, poznał więc sporo celebryckiej śmietanki. Ci złośliwi mawiali, że miał coś w rodzaju obsesji na punkcie Hollywood. Uwielbiał pracować dla znanych ludzi, zwłaszcza dla kobiet, a zwłaszcza dla aktorek. Klientki go kochały, bo nie miał skrupułów wobec ich przyszłych, byłych mężów. I tak celebryta po celebrycie, Tip zaczął podkradać swojemu pracodawcy klientów i pracować z nimi na własną rękę. Zaczął od Pat Crosby, modelki Playboya, którą z sukcesem reprezentował podczas jej rozwodu z synem Binga Crosbiego, Denisa. Innym znanym klientem był przyjaciel Elvisa Presleya, Nick Adams. Panowie poznali się w roku 60. i chociaż łączyły ich relacje wyłącznie biznesowe, to z czasem zostali najlepszymi przyjaciółmi. I tu historia Tipa wreszcie zbiega się z historią Jenny Maxwell, bo właśnie Nick Adams znał się z Jenny Maxwell. Wystąpili razem w jednym z odcinków sitcomu Joey Bishop Show i ogólnie oboje kręcili się w tym światku hollywoodzkiej śmietanki. Prywatne życie Nicka Adamsa było jednak porażką. Był mężem aktorki Carol Nugent, która była kiedyś znaną gwiazdą dziecięcą. Para miała dwójkę dzieci. Tyle, że to nie było małżeństwo zbyt udane. I w 1961 roku Nick przyłapał Carol na romansie. Natychmiast weszli w separację i zaczęła się wojna o prawa do opieki nad dziećmi. Dla Nicka było oczywiste, że podczas rozwodu będzie go reprezentował jego najlepszy przyjaciel Tip Ryder. Wiedział, że Tip ma swoje sposoby, żeby znaleźć na Carol mnóstwo brudów. Tip rzeczywiście miał na to swoje sposoby. Zatrudnił prywatnego detektywa do śledzenia Carol. Detektyw odkrył, że kochanek żony jego przyjaciela, a teraz to już właściwie nowy oficjalny partner jego żony, dyscyplinował te dzieci Nicka. Miał na to nawet świadków. Podobno Carol od czasu separacji z Nickiem miała jakieś problemy wychowawcze z tymi dziećmi, więc jak to wtedy mówiono, obowiązek dyscyplinowania jej dzieci oddała kochankowi. Cokolwiek to właściwie znaczyło. Detektyw przekazał te wszystkie dowody Tipowi, a ten pokazał je Nickowi. I wiecie, co się okazało? Że Nick tego kochanka znał. Bo tym kochankiem żony Nicka był były mąż Jenny Maxwell, Paul Rapp. I tak w styczniu 67 roku Jenny otrzymała telefon od swojego prawnika, który reprezentował ją wcześniej przy rozwodzie. Szepnął jej słówko, że Paul jest w sporych tarapatach. Mówi się w prawniczych kuluarach, że wdał się w romans z jakąś mężatką, celebrytką i teraz jest ważnym świadkiem podczas rozwodu jego kochanki. Jenny była trochę zaskoczona tym, co ten prawnik jej mówi, ale potem dodał dwie rzeczy. Po pierwsze, Jenny kojarzyła tą kochankę i dobrze znała męża tej kochanki, bo był nim Nick Adams, którego wcześniej spotkała na planie. A po drugie, Nicka miał reprezentować, tu cytuję, największy bulldog, jakiego widział sąd w LA. Tip Ryder miał plan dosłownie ukrzyżować jej byłego męża i ośmieszyć na sali rozpraw. Jenny po prostu musiała zobaczyć to show. Trudno było nie zauważyć Tipa Rydera na sali sądowej. Mimo, że był od niej 20 lat starszy, to miał werwę młodzieńca, bardzo mocny głos i był świetnie ubrany. I tu biografia mówi, że od razu wpadli sobie w oko, a w jednej z książek przeczytałam nawet, że podobno podczas rozprawy Tip miał puścić do niej oczko. Nie wiem, czy to prawda, ale myślę, że dobrze działa na wyobraźnię. Pierwszą randkę spędzili w ulubionej knajpie Tipa Red Tracton Steakhouse. Wyraźnie spodobało mu się to, że Jenny jest gwiazdą filmową, mimo tego, że swój szczyt miała już za sobą. Z kolei w drugą stronę, Tip Ryder był wszystkim, czego Jenny szukała u mężczyzny. Był silny, przystojny, pewny siebie i, co najważniejsze, upokorzył osobę, której ta nienawidziła. No ideał. A, no właśnie, bo zapomniałam dodać, że Tip, tak jak obiecywano, rozszarpał Paula w sądzie. Nick Adams dostał opiekę nad dziećmi. Ale jakie były te metody dyscypliny stosowane przez Paula wobec dzieci swojej kochanki i czy w ogóle coś takiego miało miejsce, to do dzisiaj nie wiadomo. Tylko, że to i tak było bez sensu, bo ostatecznie Nick Adams stwierdził, że jednak nie chce opieki nad dziećmi, a cały czas zależało mu tylko na tym, żeby zrobić na złość żonie. Więc ostatecznie dzieci wróciły do Carol. Ale dla publiki to nie miało znaczenia. Każdy od tamtego momentu chciał zatrudnić takiego nieustępliwego prawnika jak Tip Ryder. A kiedy Tip sobie coś postanowił, to zawsze to dostawał.
a tym razem postanowił, że jego żoną numer 4 będzie gwiazda Hollywood Jenny Maxwell. Tymczasem głowę Jenny zaprzątały troszkę inne sprawy niż szukanie nowego męża. Na tamtym etapie jej syn Brian miał już prawie 7 lat i właściwie nie znał swojej matki. Brian był zapatrzony w swojego ojca. To u niego mieszkał, to z nim spędzał święta, z nim wyjeżdżał na wakacje, nawet wyglądał jak Paul. Większość czasu spędzał z Carol i jej dziećmi i nie potrzebował tej prawdziwej matki. Ale Jenny zdała sobie sprawę, że to ona potrzebuje syna i zdecydowała, że chce odzyskać prawa do opieki nad synem. Przekonała nawet swoich rodziców, że się zmieniła i nie imprezuje, nie pije i niczego nie bierze. Postanowili więc zeznawać na jej korzyść. Tip nie reprezentował Jenny w sądzie, ale podrzucił bardzo ważny argument. Otóż głównym powodem, dla którego wcześniej Paul otrzymał opiekę nad synem, był fakt, że chciał trzymać go z dala od tego brudnego, niemoralnego świata Hollywood. Tymczasem po kilku latach Paul, który działał w branży filmowej, sam wkręcił Briana do jednego z filmów. I to nie do byle jakiego filmu, bo to były Dzikie Anioły Petera Bogdanowicza. Swoją drogą Peter Bogdanowicz jest bohaterem mojego innego podcastu, więc go podlinkuję. W roli głównej wystąpił tam Peter Fonda, o którym powszechnie mówiło się, że imprezowanie to jego drugie imię. Skoro więc Paul tak bardzo chciał chronić syna przed tym złym Hollywood, to dlaczego sam wciskał go w objęcia jakiejś krwiożerczej wytwórni? No, to było dobre pytanie. No ale nadal to było za mało. I wtedy Jenny w sądzie zrzuciła kolejną bombę. Zadeklarowała bowiem przed sędzią i przed wszystkimi świadkami, że ona zrywa z Hollywood. Poświęci się w całości byciu mamą. No i zadziałało, bo sąd przyznał im wspólną opiekę. Co prawda nadal Paul był głównym opiekunem, ale wizyty Jenny były częstsze. Swoją pożegnalną rolę zagrała w filmie Dziki, Dziki Zachód. Zaraz po tym wyszła za Tipa i zaczęli nowe życie. Ona jako bezrobotna pani domu i żona bogatego męża. Ślub odbył się w walentynki 1970 roku. Zamieszkali w sporej posiadłości w Beverly Hills z basenem w ogrodzie. Przed 30 Jenny była już więc na aktorskiej emeryturze i jedyne czym się zajmowała to było urządzanie imprez i opiekowanie się dorastającym synem. Tak minęła im kolejna dekada sielanki. Ale ponad 10 lat później Jenny i Tip już nie żyli. 9 czerwca 1981 roku Jenny Maxwell przeszła drobną operację w szpitalu Cedars-Sinai. Tip miał ją odwieźć swoim samochodem po zabiegu do apartamentu w Beverly Hills. Po drodze zatrzymali się na lunch po bliskiej restauracji. O godzinie 15:15 Jenny już nie żyła, a Tip umierał w szpitalu w wyniku rany postrzałowej. 9 czerwca to był bardzo ciepły, słoneczny dzień. Temperatura powietrza dochodziła 27 stopni Celsjusza, kiedy detektyw Mike Tice otrzymał wezwanie do przyjazdu pod South Holt Avenue w Beverly Hills. To był kilkupiętrowy apartamentowiec z drzwiami na klatkę schodową wychodzącymi od głównej ulicy. Jeśli ktoś ogląda mnie na YouTubie, to widzi teraz to miejsce na ekranie. To miała być kolejna sprawa, jakich pewnie wiele, ale szybko się okazało, że Mike znał Tipa, czyli ofiarę, osobiście, a jego żonę kojarzył. Miejscem zbrodni był duży hol w wejściu do budynku. 39-letnia kobieta leżała na zimnej posadzce niedaleko windy. Otrzymała jedną kulę w skroń, a drugą w prawe oko. Wokół niej porozrzucane były jej rzeczy osobiste, w tym torebka. W środku torebki było wszystko – dokumenty, trochę kosmetyków i pieniądze w gotówce. W drzwiach wejściowych do budynku nadal tkwił pęk kluczy. Od wejścia do budynku aż przez cały chodnik przy podjeździe prowadził długi ślad krwi. To właśnie tam, tuż przy ulicy, leżał konający typ, kiedy na miejsce dotarło pogotowie. Na pierwszy rzut oka sprawa wyglądała na po prostu nieudaną próbę włamania. Ktoś napadł na małżeństwo na chodniku przed budynkiem, wyciągnął broń, zmusił ich do otwarcia drzwi i wejścia do lobby. Wtedy któreś z nich musiało zrobić coś głupiego, przez co sprawca postrzelił oboje. Jennifer zginęła na miejscu, a typ otrzymał strzał w brzuch, więc udało mu się wyczołgać na ulicę i zacząć wołać o pomoc. Stąd krwawy ślad na chodniku. Około godziny 17 na miejscu zbrodni pojawił się dziennikarz LA Times.
Detektyw Mike Tice powiedział mu na szybko o swoich podejrzeniach i to właśnie następnego dnia informacja o zbrodni pojawiła się w gazecie. Ale kiedy Tice zaczął badać sprawę, coś zaczęło mu się nie zgadzać. Gdyby to miało być włamanie, to dlaczego sprawca niczego nie ukradł? Torebka kobiety była pełna pieniędzy. Poza tym włamywacze w tamtych okolicach, bo to była dosyć popularna okolica, jeśli chodzi o włamania, to nie robili takich rzeczy o trzeciej po południu. Zbyt duże ryzyko świadków. Zwykle też nie napadali na pary, tylko szukali raczej osób samotnych. Zbyt wiele rzeczy w takich sytuacjach może pójść nie tak. To po prostu musiało być celowe zabójstwo. Tice pierwsze kroki skierował do szpitala, by porozmawiać z Tipem Ryderem, ale okazało się, że ten zmarł na stole operacyjnym. Tyle było z jakichkolwiek informacji. Szybko wyszło też, że nikt nie widział ani sprawcy, ani samego zdarzenia. Jedynym świadkiem był pracownik pobliskiego sklepu o imieniu Marco, który pracował blok dalej. Marco zeznał, że około 15:15 właśnie kończył wykładać butelki z winem na półki, kiedy usłyszał, cytuję, bang, bang, bang. Na początku myślał, że to jakiś samochód w coś uderzył, ale 3 razy? No to było dziwne. Wybiegł więc na dwór, żeby zobaczyć, co się stało i wtedy usłyszał krzyk mężczyzny. To był Tip. Wił się na chodniku we własnej krwi, ale żadnego sprawcy już nie było. Cytuję zeznania Marco. Zacząłem biec, a gość tylko krzyczał, pomocy, pomocy. Krew była wszędzie i zobaczyłem, że musiał się wyczołgać z tego budynku. Leżał na kolanach i krzyczał, żeby mu pomóc. Pobiegłem z powrotem do sklepu, żeby zadzwonić po pomoc, ale usłyszałem syreny, więc domyśliłem się, że pomoc już jedzie. Zostałem więc z nim, zerwałem z siebie koszulkę i próbowałem zatamować krwawienie, ale ta krew cały czas tryskała, nie umiałem jej zatrzymać. Detektyw zapytał, czy w tych swoich okrzykach pełnych paniki ofiara mówiła, kto ją zastrzelił. Cytuję. Nie, tylko krzyczał pomocy, a potem przyjechały gliny i ambulans. No to tyle było ze świadków, a przynajmniej tych naocznych. Tice i jego ekipa musieli szukać śladów na własną rękę. Zaczęli rzecz jasna od biografii naszych bohaterów. Okazało się, że para wcale nie była jakimś małżeństwem idealnym. Tip i Jenny byli właśnie w separacji, a to mieszkanie, pod którym doszło do ataku, to było mieszkanie jej, a nie ich. W takich sprawach zwykle pierwszym podejrzanym jest żona lub mąż ofiary. Tu mieliśmy jednak małżeństwo, no więc detektywi swoje oczy zwrócili w kierunku byłego męża. Paul Rapp miał fatalną relację z byłą żoną, o ile można w ogóle nazwać to relacją. Latami wyszarpywali sobie z Jenny prawa do opieki nad synem i otwarcie się nienawidzili. Z drugiej strony Tip był facetem, który upokorzył Paula w sprawie rozwodowej Carol i Nicka Adamsa, więc no mógł mieć nie jeden motyw, a dwa. Tyle, że tylko teoretycznie, bo wszystkie te rzeczy działy się ponad 10 lat wcześniej, a Paul i Jenny nie mieli ze sobą kontaktu od tego czasu. Brian miał już 20 lat i mieszkał sam. Paul zajmował się swoją karierą filmową i w ogóle nie rozmawiał z Jenny. Gdyby chciał się zemścić, to prawdopodobnie zrobiłby to w tym czasie, kiedy emocje były najsilniejsze, a nie po dekadzie zupełnego braku wchodzenia sobie w drogę. No i najważniejsze. Paul Rapp miał solidne alibi na czas tego zdarzenia. Był w pracy. Widziało go wiele osób, więc odpadał. Nieco ciekawszych informacji dostarczyła detektywowi praca techników. Oczywiście policja przeszukała mieszkanie Jenny i dom, w którym mieszkał Tip. W garażu Tipa stał samochód Lincoln Continental, w którym znaleziono sporo dokumentów na nazwisko Mr. Ryder. Tyle, że samochód nie był zarejestrowany na niego, ani na jego żonę. A na kogo? Właścicielem samochodu był niejaki Harold Tracton. Ale to nie koniec. W bagażniku auta znaleziono też 4 pistolety i mnóstwo amunicji. Harold, a raczej Red Tracton, bo tak na niego mówili, to była kolejna osoba, której nazwisko coś mówiło detektywowi Tice'owi. Otóż Red Tracton był właścicielem jednej z najsłynniejszych stekowni w okolicy, mieszczącej się przy La Sienga Boulevard. Był całkiem znanym restauratorem i taką kolorową postacią Los Angeles od połowy lat 50. Jego knajpa znana była z dużych porcji steków i żeberek, którymi naprawdę można się było najeść. Wszyscy uwielbiali Reda, bo miał zabawny akcent i opowiadał śmieszne historie. A jedynym z najbliższych przyjaciół Reda był nikt inny jak były policjant, a potem adwokat od rozwodów, Tip Ryder. Dlaczego powiedziałam, że detektyw Mike Tice kojarzył Reda?
No, bynajmniej nie z powodu pysznych steków, chociaż pewnie to też. Red zasłynął pod koniec lat 60., kiedy porywacze pewnego dziecka wyznaczyli właśnie jego restaurację na miejsce przekazania okupu, a jego samego jako mediatora. Red bardzo pomógł wtedy FBI w rozwiązaniu sprawy i otrzymał nawet odznaczenie od samego szefa FBI Edgara Hoovera. Potem sobie to odznaczenie oprawił w ramkę i powiesił w knajpie. Zatem taka dobra duszyczka, co? No niekoniecznie, bo Red wcale nie był taki święty. Otóż jego knajpa miała dość charakterystyczną klientelę, jeśli można to tak eufemistycznie nazwać. Bo z jednej strony uwielbiali ją fani sportu, a z drugiej mafiozi. W latach 70. i 80. była jedną z najpopularniejszych miejscówek w całym Los Angeles, w której przesiadywała mafia. Mówiło się nawet, że to taka nieoficjalna siedziba gangsterów z południowej Kalifornii. Red raczej nie mieszał się z nimi w jakieś podejrzane biznesy, a przynajmniej nic policji na ten temat nie było wiadomo, ale starał się jak mógł, by panowie mafiozi dostawali zawsze idealnie przygotowane steki. Te wieczory to wyglądały jak jakaś scena z filmu. W środku tygodnia jeden lub dwa stolki w kącie zawsze zajmowała grupa podejrzanych typów, którzy głośno się śmiali i dużo pili. Ale nikt tego nie komentował. W tamtym czasie w Los Angeles rozpoczynały się nieoficjalnie akurat rządy braci Milano. Każdy policjant w LA znał Reda Tractona. Sporo się szeptało na temat jego powiązań z mafią. Za każdym razem, gdy w mieście doszło do jakiegoś przestępstwa, w które zamieszana była mafia, trzeba było pojechać do Red Tracton Steakhouse i zapytać, czy o czymś nie wie. A ten za każdym razem odpowiadał z niewinną miną, że on nic nie wie, on tu tylko smaży steki. I być może nawet rzeczywiście niczego nie wiedział, ale z pewnością znał mafiozów, którzy tam bywali. Kiedy detektyw Mike Tice usłyszał więc, że samochód znaleziony w garażu Tipa Ridera należy do Reda, to był pewien, że niczego od niego się nie dowie. Ale mocno się zaskoczył. Kiedy pojechał do restauracji Reda i zaczął wypytywać o jego znajomość z Tipem, to ten powiedział: tak myślałem, że wpadniecie. Musimy porozmawiać. Cytuję zeznania Reda Tractona. Typ to był mój przyjaciel. Znam go od zawsze. Zaczął wpadać do mojej knajpy jeszcze jak był gliną i się zaprzyjaźniliśmy. Bywał tu codziennie. W końcu zatrudniłem go, żeby robił dla mnie pewne legalne sprawy. Poprosiłem go, żeby pomógł mi pozwać gościa, który wisiał mi sporo kasy. Tego typu rzeczy. Potem robił dla mnie coraz więcej podobnych zleceń, ale nigdy nie wystawiał rachunku. W końcu pewnego razu zapytałem go, jak mogę mu się odwdzięczyć, ale upierał się, że nie chce pieniędzy. No i pewnego dnia przyszedł i poprosił, żebym kupił mu samochód. Detektyw był zdezorientowany. To była powszechna wiedza, że Tip Ryder był multimilionerem, więc po co ktoś miałby mu kupować samochód? Red kontynuował. O to samo się go zapytałem. Powiedział mi, że ma pewne problemy z żonką, bo zachowywała się jak suka. Chyba brała go na przeczekanie te 10 lat i teraz chciała go zostawić i dobrać mu się do kasy. Powiedział, że nie może nic kupować na siebie, bo będzie chciała mu to zabrać przy rozwodzie. Poprosił mnie więc, żebym mu kupił jakieś auto. Nic drogiego, więc wziąłem mu na siebie tego Lincolna. Tu wyjaśnienie ode mnie, co miał na myśli Red z tym przeczekaniem 10 lat. Według ówczesnego prawa w tamtym miejscu, aby żona mogła domagać się połowy majątku swojego męża, małżeństwo musiało trwać co najmniej 10 lat. Tymczasem Jenny i Tip byli razem właśnie ponad 10 lat, prawie 11. Historia, którą opowiedział Red Tracton z czysto teoretycznego punktu widzenia, miała zatem ręce i nogi. Tym bardziej, że para była w separacji, a Jenny nie pracowała, więc nie miała swoich pieniędzy. Oczywiście kwestia własności samochodu to była tylko część historii z Lincolnem, bo w środku była przecież broń i sporo amunicji. Red, spytany o tę broń, odpowiedział tylko, że Tip szalał na punkcie broni, zawsze sporo o tym gadał, miał w domu sporo pistoletów i należał do National Rifle Association, co jest, cytuję, organizacją działającą na rzecz propagowania prawa do posiadania broni palnej, a także prawa do polowania i samoobrony za jej pomocą. No dobra, może i pozwolenie na broń miał, ale dlaczego jeździł z tą bronią w bagażniku? I tu zaczyna robić się ciekawie, bo Red powiedział, że jakiś tydzień przed śmiercią Tip wpadł do jego knajpy i rozmawiał przy stoliku z jakimś mężczyzną. Red nigdy wcześniej tego mężczyzny nie widział, więc no wiedział, że nie był jakimś lokalnym gangsterem, mimo że na takiego wyglądał. Cytuję Reda. Potrafię z gęby rozpoznać mafiozę i to był tego typu facet. To nie zapowiadało się dobrze, wyczułem to. Widziałem z daleka, że rozmowa zaczyna się robić poważna, naprawdę poważna.
W końcu ten gość wstał i wyszedł. Nie uścisnął nawet typowi ręki czy coś. Po prostu sobie poszedł. Tydzień później typ dostał kulkę i umarł. Nie wierzę w takie przypadki. Ten facet musiał mieć z tym coś wspólnego. Wiem, że typ był dupkiem, ale był też moim przyjacielem, więc chcę, żebyście to rozwiązali. Koniec cytatu. Teoria Reda była taka, że typ albo musiał wisieć temu mężczyźnie pieniądze, albo musiał go czymś wkurzyć, ale z pewnością był z tą sprawą powiązany. Tylko że po opisie Reda mężczyzna wyglądał po prostu jak gangster. Nie znał jego imienia ani nazwiska, nigdy wcześniej go nie widział, nie wiedział, jakim autem przyjechał, no nic. Być może typ, mimo że kreował się na milionera, w rzeczywistości miał jakieś poważne problemy finansowe i naprawdę wisiał komuś pieniądze. Tyle, że detektyw przetrzepał rekordy bankowe typa i nic nie wskazywało na kłopoty finansowe. Miał na koncie mnóstwo pieniędzy. Na tym etapie śledztwa Mike Tice dostał do pomocy partnera Jerry'ego Rogersa. Rogers miał spore doświadczenie w zabójstwach i postanowił zabrać się za sprawę z nieco inaczej niż detektyw Tice. Typ Ryder nie miał dobrej reputacji, nawet wśród policjantów. No, krótko mówiąc, mówiło się o nim, że jest po prostu bucem. Mógł mieć naprawdę wielu wrogów. Zdecydowali się więc przeszukać stare rejestry policyjne i spróbować znaleźć sprawy, w które w jakiś sposób był zamieszany typ. I było tego sporo, ale jedna z tych spraw wydała się im szczególnie interesująca. Niecały rok przed jego śmiercią, w listopadzie 1980 roku, typ Ryder został zaatakowany przez nieznanego sprawcę i postrzelony, uwaga, uwaga, na własnym podwórku. To nie było nic szczególnie poważnego, po prostu kula otarła mu się o plecy. Było to natomiast bardzo podejrzane, bo typ bardzo nie chciał, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Policja dowiedziała się o tym wyłącznie dlatego, że zaczął tak krwawić, że musiał jechać do szpitala, a w szpitalu personel miał obowiązek wezwać policję przy tego typu ranach, takie procedury. W raporcie policyjnym widniała informacja, że zdarzenie miało miejsce na tyłach jego domu w Sherbrooke Lane około północy. Typ usłyszał jakiś hałas na podwórku, wziął broń i wyszedł zobaczyć, co się dzieje. Na podwórku zastał nieznanego mężczyznę, który kręcił się obok basenu. Kiedy ten go zobaczył, wskoczył na ogrodzenie i chciał je przeskoczyć, ale typ zaczął krzyczeć, a ten się odwrócił, strzelił do niego i zwiał. Typ nie był w stanie podać rysopisu sprawcy. Nie chciał też odpowiadać na pytania policji. Po prostu twierdził, że to była próba włamania na jego posesję. Policjanci, którzy z nim wtedy rozmawiali w szpitalu, podejrzewali, że być może miał w swojej kolekcji jakąś nielegalną broń i nie chciał się z tego tłumaczyć, dlatego odpuścił włamywaczowi. A oni odpuścili jemu. W końcu to był typ Ryder. Detektyw Mike i jego partner mieli zatem pierwszy trop. Być może to ten sam mężczyzna wrócił po 8 miesiącach dokończyć swoje dzieło. Ale typ miał w historii jeszcze jedno ciekawe zajście. Tym razem nieco smutniejsze. Pamiętacie Nicka Adamsa? To był ten aktor, z którym Jenny wystąpiła w jakimś serialu. Ten, który był przyjacielem typa i ten, którego żona zdradzała z byłym mężem Jenny. Ten, który dzięki typowi dostał opiekę nad dziećmi, a potem tych dzieci nie chciał. No mam nadzieję, że pamiętacie. No właśnie, otóż mówiłam, że życie prywatne Nicka Adamsa nie było usłane różami. No i w 1968 roku Nick Adams zmarł. A wiecie, kto znalazł jego ciało? Typ Ryder. Zaraz po rozwodzie kariera Nicka zaczęła się zapadać. Całe życie zależało mu na sławie i karierze, ale studio wprost powiedziało mu, że nie jest wystarczająco przystojny, żeby otrzymywać główne role. W przeszłości pojawiał się w kilku produkcjach, w tym Buntowniku bez powodu, ale to nigdy nie była duża rola. W Hollywood podśmiewano się z niego, że zawsze kręci się wokół gwiazd i szuka sobie znanych przyjaciół. No bo przyjaźnił się blisko z Natalie Wood, o której mam odcinek. Zaprzyjaźnił się z Jamesem Deanem, o którym też mam odcinek. Potem przyjaźnił się z Elvisem Presleyem, o którym też nagrałam odcinek. Mówiono, że miał na jego punkcie obsesję. Śmiano się czasem, że jego największym osiągnięciem był ślub z Carol Nugent. Wpadł nawet na pomysł, że jego karierę wzmocni zdobycie Oscara i nawet wydał $8,000 na to, żeby reklamować samego siebie w magazynach. Dostał w końcu nominację dla aktora drugoplanowego, ale statuetki nie wygrał. Ludzie z prasy branżowej mówili, że nikt nie miał takiej obsesji na punkcie sukcesu jak Nick Adams, ale po ogłoszeniu rozwodu jego kariera załamała się całkowicie.
Zdał sobie sprawę, że jego marzenie o zostaniu wielką gwiazdą nigdy się nie spełni. Był bardziej taką pijawką dla sław i zaczął zdawać sobie z tego sprawę. Nie dostawał takich ról jak chciał, więc poleciał do Japonii, żeby tam kręcić filmy. A na miejscu zakochał się w japońskiej aktorce Kumi Mizuno i nawet się jej oświadczył przez telefon, jak był pijany. Ale ona nie mówiła po angielsku, więc niewiele z tego zrozumiała. No, historia dramatyczna. Tuż przed śmiercią Nick Adams nie miał partnerki, dzieci i kariery. Otrzymał sądowy zakaz zbliżania się do byłej żony po tym, jak ta oskarżyła go o grożenie jej śmiercią. Jedyną bliską osobą był dla niego Tip Ryder, jego były prawnik, a od tamtej pory bardzo bliski przyjaciel. Byli umówieni na 7 lutego 1968 roku, ale Nick nie pojawił się na spotkaniu, bo byli umówieni w restauracji. Zaniepokojony Tip po kilku godzinach pojechał do jego domu w Santa Monica. Około 8 wieczorem pukał do jego drzwi, ale nikt nie otwierał. Wtedy zobaczył, że na górze w sypialni świeciło się światło. Rozbił szybę na parterze i wszedł przez okno. Znalazł ciało przyjaciela w pozycji siedzącej na łóżku w ubraniach z otwartymi oczami. Kiedy prasa znalazła się na miejscu, Tip bardzo chętnie odpowiadał na wszystkie pytania dziennikarzy. Opowiedział o depresji przyjaciela, o tym, że najpewniej popełnił samobójstwo, że Nick dzwonił do niego kilka razy dziennie, że był pod opieką lekarza, że brał silne leki, które miały mu pomóc zerwać z alkoholizmem. No, wygadał właściwie o wszystkich problemach. Ale no, mówił prawdę, bo Nick brał lek o nazwie Paraldehyde o działaniu uspokajającym. Zwykle przepisuje się go alkoholikom w celu kontrolowania delirium tremens. Sekcja zwłoknika, swoją drogą prowadzona przez doktora Noguchiego, tego samego, który zesłynie później z sekcji m.in. Natalie Wood, wykazała, że mężczyzna przyjął ogromną dawkę tego leku. Samo w sobie nie byłoby to śmiertelne, ale ten lek zadziałał w zabójczym połączeniu z innym środkiem, nazywanym promazyną, która jest stosowana na schizofrenię i chorobę dwubiegunową. Jako przyczynę śmierci lekarz zapisał Paraldehyde and Promazine Intoxication, czyli zatrucie tymi dwoma lekami. Tylko jak do tego doszło? Mógł wziąć leki przez przypadek, mógł chcieć się zabić, ale mógł mu też ktoś chcieć te leki podać. Powszechnie uznano, że Nick był w tak złym stanie, że pewnie sam targnął się na swoje życie. Tyle, że w książce wydanej w 70 roku, Hollywood's Unsolved Mysteries, autor John Austin zwrócił uwagę na kilka faktów. Cytuję. To, co zaskoczyło policję i zastanawia do dziś, to fakt, że w pobliżu ciała nie znaleziono żadnych środków, które Denat spożył. Nigdzie nie było też pojemnika po tych lekach. Niektórzy w Hollywood szeptali, że Tip mógł mieć z tym coś wspólnego. Mógł mu dać tę mieszankę, żeby go uspokoić, bo ten do niego wydzwaniał i nie dawał mu spokoju. No i właśnie Tip znalazł jego ciało. Równie dobrze mógł całą tę historyjkę ze spotkaniem i włażeniem przez okno wymyślić. W latach 90., czyli trochę po tym, jak dzieje się nasza akcja, ten sam autor, John Austin, w książce More Hollywood's Unsolved Mysteries, bezpośrednio oskarżył Tipa Rydera o zamordowanie Nicka Adamsa po tym, jak ten odkrył, że Tip Ryder sprzeniewierzył jego pieniądze. Jak zostało to uargumentowane? Otóż Nick, mimo kiepskiej kariery, miał sporo pieniędzy. Generalnie to dobrze zarabiał, ale był kiepski w zarządzaniu gotówką. Kiedy Tip Ryder został prawnikiem Nicka na początku lat 60., Nick przekazał pełną kontrolę nad finansami Tipowi. Konta bankowe, inwestycje, no wszystko. Spekulowano, że Nick mógł nakryć Tipa na próbie kradzieży czegoś i postraszył, że pójdzie na policję. No i przez to Tip go sprzątnął. Druga teoria była taka, że Tip szantażował Nicka, że ujawni dowody świadczące o jego homoseksualizmie. Już od lat 50. krążyły plotki, że Nick jest gejem i że miewał romanse, na przykład z Jamesem Deanem. Co ciekawe, o czym w latach 80. detektywi prowadzący sprawę Tipa i Jenny nie wiedzieli, ale co wyszło na jaw w latach 90., to syn Nicka Adamsa, Jeb Adams, miał podobno wyznać, że wierzy, że Tip Ryder dał jego ojcu drinka z lekami, żeby go uspokoić, a to go zabiło, przypadkowo. Prawda na temat szczegółów śmierci Nicka Adamsa nigdy nie wyszła na jaw. Jednak brudny ślad na biografii Tipa Rydera pozostał. Wróćmy jednak do sprawy śmierci Tipa i Jenny.
Z każdym kolejnym przepytywanym świadkiem, który znał małżeństwo, tworzył się obraz, w którym typ wypadał nieszczególnie pozytywnie. Najciekawszych informacji dostarczyła detektywom przyjaciółka Jenny, Karen Hale. Okazało się bowiem, że Jenny już wcześniej chciała się rozwieść z typem. Dużo, dużo wcześniej. Już kiedy się pobierali, typ był multimilionerem. Tuż po ślubie kupili dom w Beverly Hills, a także on nabył dużą posiadłość nad jeziorem za miastem. Miał kupę kasy, a Jenny nie miała nic. Nie mogła też pracować jako aktorka, bo przysięgła w sądzie, że nie wróci do Hollywood dla syna. Chciała więc połowę majątku typa. Ale był problem, bo według prawa kalifornijskiego małżeństwo musiało trwać przynajmniej 10 lat, żeby taka kobieta mogła chcieć połowę majątku męża. Musiałaby więc być z typem aż do lutego 1980. Zdecydowała więc, że poczeka. Na początku nie było tak źle, ale potem typ zaczął ją zdradzać i to sporo. Raz nawet go na tym przyłapała. Opowiadała o wszystkim tej Karen, mówiła, że chce rozwodu i nie chce jego pieniędzy. W końcu sama zaczęła go zdradzać i o rozwód nie wnosiła. Ale z czasem zaczęła powtarzać przyjaciółce, że się go boi, że ten ma w domu mnóstwo broni. No Karen była przerażona, czemu no nie można się dziwić. Jenny czasem mówiła, że boi się, że pewnego dnia typ wpadnie w gniew i ją zabije. Karen mówiła, że pod koniec lat 70. Jenny w końcu nie wytrzymała i zdecydowała po cichu się z nim rozwieść, nie patrząc na pieniądze. Typ pewnego dnia dostał papiery, kiedy był w pracy. Kiedy wrócił do domu, zastał Jenny, która akurat pakowała walizki. Wpadł w furię, bo był wściekły, że zamiast z nim porozmawiać, to ta po prostu bez słowa wysłała mu papiery rozwodowe. Ale Jenny po krótkiej separacji, po tej awanturze, wycofała się z pomysłu o rozwodzie. Karen powtarzała jej, że to zły pomysł, że typ to burak i nie warto poświęcać 10 lat życia dla jego pieniędzy. Jenny za każdym razem, kiedy była już o krok od zostawienia typa, zawsze zmieniała zdanie. Śledczym udało się potwierdzić informacje otrzymane od Karen. Rzeczywiście, Jenny już wcześniej wnosiła pozew o rozwód, z którego faktycznie się wycofywała. I rzeczywiście świadkowie potwierdzali, że oboje notorycznie się zdradzali. Właściwie to całe ich małżeństwo od początku było katastrofą. Kiedy tylko przeprowadzili się do nowego domu, ona zaczęła organizować przyjęcia i zapraszać ludzi z Hollywood. Tymczasem typ nienawidził ludzi, zwłaszcza przyjaciół Jenny. Wiele osób z otoczenia kobiety powtarzało, że typa po prostu nie dało się lubić. W kolejnych latach małżeństwa było jeszcze gorzej. Typ miał ciągle wypominać żonie, że to on zarabia w tym domu i że jest szczęściarą, że z nią jest. Ona odwdzięczała się tym, że jest gwiazdą filmową, a on podstarzałym facetem, którego i tak nikt by nie chciał. Znajomi Jenny mówili, że po śmierci Nicka Adamsa typ nie miał żadnych przyjaciół. No może poza Redem Tractonem. Nie miał też kontaktu z żadną ze swoich byłych żon, nie utrzymywał relacji ze swoimi 5 córkami z poprzednich małżeństw. No widać było, że coś z tym człowiekiem jest mocno nie tak, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. W końcu, jak zeznała policji Karen, Jenny w 78 roku podjęła decyzję, że odchodzi. Kupiła sobie własne mieszkanie, wyprowadziła się od typa i zaczęła nowe życie. Do 81 roku, czyli roku, w którym zostali zabici, kilkukrotnie się jeszcze schodzili i rozchodzili, ale para mieszkała osobno. Nie wiadomo, jak dokładnie wyglądała ich relacja w czerwcu 81. Karen mówiła, że nie najlepiej. Detektywi tak tego słuchali i trochę przecierali oczy ze zdumienia. Czyżby typ mógł jednak być jakoś zamieszany w tę sprawę? Tylko to trochę nie miało sensu, bo przecież sam był tu ofiarą. Odpowiedź na to pytanie się trochę wyklarowała, kiedy otrzymali wynik testów balistycznych. Okazało się, że zabójczą bronią był pistolet kaliber 38. Ale najciekawsze były pociski, które znaleziono w ciele ofiar oraz w ścianie budynku. Kule nazywały się Supervel. Amunicja Supervel była produkowana przez jedną jedyną firmę w Indianie. Wyszły na rynek w latach 60. i wtedy były bardzo popularne. I mimo, że były dobre, to okazały się zbyt drogie w produkcji, więc przestano je produkować w latach 70. A mamy rok 81. Technik, który przeprowadzał testy, przyznał, że były ekstremalnie rzadkie po 10 latach. To było już coś. Ale to nadal nie koniec rewelacji. Okazało się, że w samochodzie typa Ridera zarejestrowanym na Reda Tractona była identyczna amunicja, co ta znaleziona w ciałach ofiar.
Co więcej, 5 kul, których użyto do napadu na typa i Jenny, pochodziło dokładnie z tego samego pudełka, które znaleziono w bagażniku auta. Wszystko wskazywało na to, że typ mógł znać swojego zabójcę. Jak w innym razie sprawca miałby kule, które należały do niego? Oczywiście pierwszym pomysłem detektywów było to, że być może typ sam zabił swoją żonę. Mieli problemy, to było jasne i to poważne, a on sam nie należał raczej do ludzi o gołębim sercu. Tylko dlaczego w takim razie umarł i on? Kąt, pod którym padał strzał w jego stronę, nie pasował do samobójstwa, to od razu odpadło. Poza tym typ nie wyglądał na gościa, który pozbawiłby siebie życia. Jedyne sensowne podejrzenie było takie, że może to typ zatrudnił kogoś do zlikwidowania żony. Tylko to wciąż nie wyjaśniało, dlaczego on zginął. Bo przecież gdyby kogoś zatrudnił, to tak logicznie wolałby raczej, żeby to się stało, kiedy jest sama. Detektywi wrócili do Karen. Przyjaciółka Jenny podała wszystkie szczegóły, jakie znała na temat ostatnich dni życia Jenny. 9 czerwca, dzień przed śmiercią, Jenny Maxwell zarejestrowała się w Cedar Sinai Medical Center w Beverly Hills na planowany zabieg ginekologiczny. Taki zabieg, który przechodziła, zazwyczaj wymaga pozostania w szpitalu przez kilka dni, a potem ostrożnego dochodzenia do siebie w domu. Mimo że szpital mieścił się dosłownie przecznicę od jej mieszkania, to Jenny nie mogła tak po prostu na piechotę wrócić do domu. Potrzebowała podwózki. Umówiła się, że to właśnie Karen, czyli jej przyjaciółka, się nią zaopiekuje i zawiezie do domu. Ale rankiem 9 czerwca Jenny zadzwoniła do Karen i powiedziała, że nie musi po nią przyjeżdżać, bo zrobi to typ. Karen była zaskoczona. Mówiła, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Ale Jenny miała jej odpowiedzieć, tu cytuję słowa Karen, która cytuje słowa Jenny, będzie okej. W ostatnim czasie typ jest dla mnie jakiś miły. Myślę, że szczerze przejął się tym, że będę w szpitalu. Może chociaż raz troszczy się o mnie? Zabieg odbył się po południu 9 czerwca. Potem Jenny zadzwoniła do Karen, mówiąc, że dobrze się czuje i potwierdziła, że nie musi po nią przyjeżdżać. To był ostatni raz, kiedy rozmawiały. W środę 10 czerwca około 13 typ odebrał Jenny ze szpitala, a potem udali się do restauracji na lunch. Wiemy to z zeznań jednego z urzędników sądowych, który znał typa z pracy, bo widział ich na lunchu, kiedy wychodzili z restauracji około 14:30. Potem musieli najpewniej pojechać do Jenny. 30 minut później ona już nie żyła, 3 godziny później nie żył już on. Tyle, że detektywi znów byli w punkcie wyjścia. Zero świadków, no na miejscu byli tylko oni. I wtedy Mike Tice wpadł na pomysł. Postanowił skontaktować się z osobami, dla których typ w przeszłości pracował. I tu kolejny ważny fakt na temat typa Rydera. Poza tym, że wyrobił sobie markę eksperta od rozwodów celebrytów, to typ Ryder miał jeszcze jedną, drugą specjalność. Taką, którą niezbyt się chwalił, ale taką, którą policjanci generalnie znali. Za każdym razem, kiedy jakiś policjant z południowej Kalifornii znalazł się w kłopotach, to mógł zadzwonić do tipa i ten go z tych kłopotów wyciągał. Pracował kiedyś w policji, więc znał niemal każdego w LA, kto nosił odznakę. Wszyscy mu ufali, a on też nigdy nie był szczególnie etyczny. No i najważniejsze, wyznawał zasadę, że pieniądze nie śmierdzą. Żadne. Jedną z najsłynniejszych takich spraw, w których pomagał Tip Ryder, była sprawa młodego sierżanta Los Angeles Police Department, Danego Stewarta. W 1971 roku Danny Stewart i jego partner David Stachowski, a pewnie czytało się to Stachowski, dostali zlecenie przeszukania domu niejakiego Charlesa Newsama. Mężczyzna był podejrzany o jakieś włamanie, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, co działo się podczas tego przeszukania. Cała akcja przebiegała dość pokojowo. Policjanci zapukali do jego drzwi, a kiedy ich grzecznie wpuścił, to zaczęli pracę. Przeszukanie trwało ponad 5 godzin. To była wersja oficjalna, bo w rzeczywistości większość tego czasu spędzili na pluskaniu się w basenie podejrzanego, wspólnym piciu i wypalaniu trawki znalezionej w jego domu. Po tym czasie policjanci wzięli ze sobą to, co skonfiskowali, a dokładnie 0,5 kilo tego czegoś. Ale kiedy wsiedli z powrotem do radiowozu, to zaczęli się kłócić, bo Stewart nalegał, żeby nie wracać na komisariat. No byli pijani jak szpadle i naćpani, więc było więcej niż pewne, że kapitan ich zabije. Tyle, że Stachowski chciał wracać. W końcu mieli w samochodzie 0,5-kilogramowy dowód w sprawie, co jeśli się to wyda. Ale Stewart miał plan. Niech kolega się nie martwi, bo on zna kogoś, kto na pewno ten dowód zużyje tak, żeby nie było po nim śladu.
Najlepiej udawać, że po prostu nic się nie stało, nic nie widzieli, a w domu podejrzanego nie było absolutnie nic. Po kilku minutach takiego sprzeczania Stewart postawił na swoim. Dowód w sprawie magicznie zniknął i przez kilka miesięcy sprawa nie wyszła na jaw. No właśnie, przez kilka miesięcy. Bo tak się złożyło, że pod koniec roku sąd zajął się badaniem korupcji i nadużyć w Hollywood Division, czyli jednostce, do której należeli nasi bohaterowie. I jak to w takich sytuacjach często bywa, każdy bronił się jak mógł. Kiedy sędzia zaczął maglować Stachowskiego, ten zaczął sypać na kolegów. A właściwie na jednego kolegę, Davida Stewarta. Tuż przed Sylwestrem 71 roku Stewart został oskarżony o posiadanie marihuany, co wówczas w stanie Kalifornia było przestępstwem dużego kalibru, zwłaszcza jeśli było się policjantem. Groziło mu 10 lat więzienia. Co więc zrobił Stewart? No najrozsądniejsze, co mógł, czyli skontaktował się z typem Ryderem. Typ wymyślił całkiem sprytny plan, by pomóc Stewartowi uniknąć kary. Wiedział, że Stachowski wsypał kolegę tylko po to, żeby ocalić własny tyłek i że powiedziałby cokolwiek na kogokolwiek, nawet gdyby to nie była prawda. Ale z drugiej strony wiedział, że Stewart jest winny i wiedział, że sędzia też to wie. Jedynym sensownym rozwiązaniem było zrobić coś, co złagodziłoby karę. Typ Ryder postanowił zniszczyć wiarygodność Stachowskiego, a jednocześnie zrobić ze swojego klienta idiotę. Jeśli sędzia uwierzy, że Stewart jest kretynem, to na pewno dostanie łagodniejszą karę. W sądzie typ przedstawił sprawę zupełnie inaczej niż wyglądała w rzeczywistości. Stewart owszem, urządził sobie imprezę w basenie podejrzanego, ale przecież był młody, głupi i pijany. Pod koniec rozprawy i wysłuchiwania tych dziwnych przesłuchań, dziwnych świadków, sędzia przyznał, że słuchając tej historii, czuł się jakby oglądał produkcję Keystone Cops. Stewart ostatecznie dostał rok za kratkami. Ale to nie koniec, bo typ dał Stewartowi do zrozumienia, że przecież ten i tak jest skończony w policji. Może sobie tylko pomarzyć o powrocie do pracy w LAPD. Zasugerował mu więc ciekawą propozycję biznesową. Chciał mu pomóc zacząć nowe życie jako jego private eye. Przekonywał, że ludzie w Hollywood coraz częściej zatrudniają prywatnych detektywów i szukają brudy na innych, a przecież Stewart byłby w tym dobry, bo zna się na rzeczy. A po tym, jak wyjdzie z więzienia, to będzie wydawał się jeszcze twardszy. Wiecie, taki ex-glina, który przeszedł na tę ciemną stronę mocy. Stewart początkowo nie był zachwycony tym pomysłem, ale po wyjściu z więzienia zgodził się pracować dla tipa. Wieść o tym, że Stewart działa jako prywatny detektyw, nie była jakąś wiedzą powszechną, ale wielu policjantów z Los Angeles o tym słyszało. Detektyw Tice znał tę sprawę dosyć pobieżnie, ale kiedy zrobił szybkie rozeznanie wśród kolegów, to okazało się, że były glina może mieć więcej wspólnego z typem niż mogłoby się wydawać. Trzeba było więc zrobić to, co konieczne. Trzeba było porozmawiać z Davidem Stewartem. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Kiedy 8 dni po zabójstwie Tipa Rydera detektyw Tice skontaktował się z Stewartem, ten po prostu zaczął śpiewać. Cytuję. Typ zadzwonił do mnie 4 tygodnie temu. Pytał, czy znam jakiegoś płatnego zabójcę do zatrudnienia. Mówił, że chce się kogoś pozbyć, zanim ten ktoś pozbędzie się jego. Nie powiedział bezpośrednio, o kogo chodziło, ale no nie jestem głupi. Każda rozmowa z Tipem schodziła na temat jego żonki Jenny. Ciągle o niej gadał. I to niezbyt pozytywnie. W ogóle rzadko kiedy mówił o kimkolwiek innym. Ciągle tylko gadał o Jenny. Znałem tego gościa jak własną matkę. Ale Stewart zaprzeczał, że mu jakkolwiek pomógł. Cytuję zeznania. Powiedziałem, żeby szedł do diabła. Nie chciałem się mieszać w takie rzeczy. A on ciągle gadał, że jestem mu winien przysługę, że gdyby nie on, to dalej bym gnił w więzieniu. Ale ja nie chciałem się mieszać w takie grube akcje. Ale nie wiem, co się stało. Najwyraźniej poradził sobie beze mnie. Dlaczego Stewart sam nie zgłosił się z tym na policję? Cytuję. Sam jestem skazanym przestępcą. Nie chciałem, żeby ktokolwiek mnie z tym łączył. Ale skoro już tu jesteście, to mówię wszystko, co wiem. Detektywi wiedzieli, że skoro typ zgłosił się po pomoc do Stewarta, to Stewart nie mógł być jedyną osobą wtajemniczoną w jego plany w związku z żoną. Nie mylili się. Jak zaczęli przesłuchiwać kolejne osoby z kręgu biznesowego typa Rydera, trafili na niejakiego Roba Parksa, który był księgowym typa. Powiedział im właściwie to samo, co Stewart. Cytuję. Typ skontaktował się ze mną kilka tygodni wcześniej, szukając kogoś do zabicia swojej żony i faceta, który ją pieprzył.
Powiedział, że Jenny spotyka się z jakimś gościem z Bel Air i chce zabić ich oboje. Mówił, że Jenny planuje zabić jego, więc chce ją dorwać pierwszą. To było już coś. Detektyw Tice podejrzewał, że być może sprawa wyglądała tak. Typ zatrudnił kogoś do zlikwidowania nie tylko swojej żony, ale też rzekomego kochanka. Haczyk był taki, że nie wiedział, kiedy zabójca zaatakuje i w jakich okolicznościach. Mogło być więc tak, że trafił na bardzo zły i bardzo rzadki moment, kiedy mężczyzną w towarzystwie Jenny nie był jej kochanek, tylko mąż. Zabójca się pomylił, a kiedy zdał sobie sprawę, kogo tak naprawdę zlikwidował, to zwiał, a typ zginął własną bronią. Dosłownie i w przenośni. To miało sens. Ale detektywi dotarli do jeszcze jednego świadka z kręgu Tipa Ridera. Był nim Marvin Robertson, były współpracownik Tipa. Przedstawił trochę inny plan, który kilka tygodni wcześniej nakreślił mu sam Tip. Okazało się, że Tip chciał załatwić żonę dokładnie tego dnia, w którym miało to miejsce. Specjalnie namówił Jenny, że to on odbierze ją ze szpitala. To, że Jenny była w tamtej chwili w jego towarzystwie, też było elementem planu. Typ uważał, że jeśli zamachowiec strzeli do jego żony, a potem do niego, no to natychmiast odsunie go to z kręgu podejrzanych. Umówili się, że zabójca strzeli tak, żeby kula otarła się tylko o brzuch typa. Tak, żeby to wyglądało na nieudany zamach. Tyle, że coś musiało pójść nie tak. Typ musiał wykonać jakiś gwałtowny ruch albo zabójca musiał się pomylić, bo kula zamiast tylko się otrzeć, trafiła prosto w jego brzuch. Zagadka była już więc prawie w całości rozwiązana. Za sprawę odpowiedzialny był Tip Ryder. Koroner potwierdził wersję, którą opowiedział policji były współpracownik Tipa. Pozwólcie, że zacytuję koronera. Strzały w klatkę piersiową zazwyczaj nie kończą się dobrze. Te oddane w brzuch zwykle nie są aż takie złe. Tip powinien był to przeżyć. Ale wygląda na to, że musiał obrócić ciało w nieodpowiednim momencie i kula trafiła znacznie głębiej niż miała. Gdybym chciał zaplanować, żeby ktoś mnie postrzelił, tak żeby sprawa wyglądała poważnie, ale żeby nic mi się nie stało, dokładnie tak samo bym zrobił. Mogła z tego być ładna, mała ranka z boku brzucha. Problem w tym, że ten ktoś, kto strzelał, zbyt dobrze wykonał swoją pracę. Detektywi wiedzieli, że co jak co, ale nigdy nie dojdą do tego, kim była osoba wynajęta przez typa. Tacy płatni zabójcy nie byli niczym nowym w Los Angeles i jednego detektyw Tice był świadomy, na pewno. Właściwie przy żadnej tego typu sprawie nie udawało się dojść do osoby, która pociągała za spust. To była typowa robota zawodowca, a tacy dbają o brak świadków, o brak dowodów i brak śladów. Nie rozmawiają z nikim, są anonimowi, nawet ich klienci nie znają ich imion. Nigdy nie są też z miasta, w którym biorą zlecenie. Biorą pieniądze, robią co trzeba i znikają na zawsze. Chociaż więc policja tak naprawdę rozwiązała zagadkę, to sprawa nigdy nie może zostać zamknięta bez identyfikacji faktycznego zabójcy. Ale czy rzeczywiście tylko bronił się przed żoną, tak jak przedstawiał to swoim znajomym? Czy rzeczywiście Jenny planowała zabić swojego męża? Policja jeszcze raz wróciła do przyjaciółki Jenny, Karen. Kobieta przekonywała, że Jenny nigdy nie chciałaby niczego zrobić typowi. Chciała się tylko od niego uwolnić. W 1981 roku w końcu minęło 10 lat ich małżeństwa. Jenny złożyła wniosek o rozwód, kupiła mieszkanie w Beverly Hills i planowała rozpocząć nowy rozdział życia. Miała tylko 39 lat, a z kilkoma milionami na koncie od tipa mogła spokojnie czerpać z życia przez wiele, wiele lat. Zwierzyła się przyjaciółce, że nie szuka żadnego faceta, że będzie podróżowała, spędzała czas z synem, a być może nawet wróci do aktorstwa. Ale podobno tip był wściekły, że dał się tak wyrolować. Zapowiadało się na to, że Jenny faktycznie dostanie połowę jego majątku. Typ miał być tak wkurzony na Jenny, że ta tak sprytnie zaplanowała zabranie mu pieniędzy, że postanowił się jej pozbyć. Nie chciał, żeby dostała od niego choćby centa. Na kilka dni przed śmiercią typ zmienił swój testament. Napisał tam, że jeśli umrze jako pierwszy, nie chce, żeby jego majątek trafił do Jenny. Cytuję. Nie życzę sobie, aby Jennifer, Helen, Ryder otrzymała cokolwiek po mojej śmierci. Nie chcę, aby kłamliwa oszustka czerpała zyski z mojej ciężkiej pracy. Co ciekawe, ze względu na ten ostatni zapis w testamencie, to Brian, czyli syn Jenny, który nie był spokrewniony z Tipem, nie dostał ani centa ze spadku po matce.
Mimo, że do odziedziczenia był między innymi na przykład dom, w którym on sam częściowo się wychował, a w domu nadal było mnóstwo jego prywatnych rzeczy. Pomimo prób walki o to, co mu się należało, to 5 córek Tipa nie pozwoliło Brianowi zatrzymać nic, nawet jego własnych rzeczy, w tym motocyklu, który trzymał w garażu Tipa. Nie dostał też ani biżuterii, ani sztuki, ani ubrań, ani pamiątek po matce. Jak widać, niektóre rzeczy są chyba po prostu w genach. Buddy Morehouse spotkał się ze swoim dalekim kuzynem, który nadal mieszkał w Los Angeles. Dlaczego Brian nigdy nie zdementował tego, że w kilku biografiach, wspominkach, a nawet na stronie na Wikipedii poświęconej jego matce, wszędzie opisywano, że Jenny zginęła podczas próby włamania? Tego niestety się nie dowiadujemy. Dowiadujemy się jednak, jak potoczyły się losy tego kuzyna, czyli Buddy'ego. Dziennikarz mógł opowiedzieć w końcu swojej matce, co tak naprawdę stało się z jej daleką kuzynką. Postanowił też napisać książkę o swoich odkryciach. Książka została opublikowana w 2021 roku pod tytułem Zabójstwo dziewczyny Elvisa – rozwiązywanie sprawy Jenny Maxwell. Syn Jenny, Brian Rapp, nadal żyje i nie jest osobą publiczną. Jej pierwszy mąż, Paul Rapp, jeszcze przez kilka lat kontynuował pracę w Hollywood jako kierownik produkcji. Red Tracton 7 lat po śmierci swojego przyjaciela sprzedał swoją restaurację i przeprowadził się do Del Mar. Tam otworzył kolejną knajpę, która była czymś w rodzaju repliki tego oryginalnego Red Tractons. Restauracja działa do dziś i jest prowadzona przez jego córkę Tracy. Okazało się, że Red od początku wiedział o planie Tipa. Tyle, że on przecież tylko steki smażył. I to już koniec dzisiejszej historii. Historii, w której choć ofiara jest znana, a jej krzywda oczywista, to żadna z postaci nie jest chyba krystalicznie czysta. Jak sądzicie, czy Tip Ryder rzeczywiście bał się swojej żony i chciał być pierwszym, który popełni zbrodnię? A może to wszystko było zaplanowaną, wykalkulowaną na chłodno zbrodnią zdradzonego mężczyzny, który bez skrupułów chciał ochronić swój majątek? Jaka nie byłaby prawda, jedno jest pewne. Po 40 latach daleka rodzina Jenny Maxwell otrzymała swoje zamknięcie. A teorie, o których opowiadali sobie przy świątecznym stole, przynajmniej częściowo okazały się prawdą. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. A jeśli ktoś przesłuchał do końca, niech napisze w komentarzu: ja tu tylko smażę steki. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.